Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Niedziela, 27 czerwca 2021 roku. Zadzwonię teraz do pewnego znajomego do Polski, która ta osoba jest komentatorem, komentuje na kanale Alberta. Kanał się nazywa Protestantyzm to ignorancja. Osoba ta praktycznie należy do prawosławia, także tam pewne różnice są odnośnie kościoła rzymskokatolickiego, tego prawosławnego, są pewne różnice, ale też dużo rzeczy mają wspólnych. Jednakże tutaj chciałbym teraz porozmawiać tutaj z Maćkiem na temat papiestwa, bo oczywiście wiemy, że Albert leje wodę z tą całą tak zwaną sukcesją apostolską, że rzekomo apostoł Piotr był w Rzymie, na co nie ma żadnych konkretnych dowodów, że apostoł Piotr był w Rzymie, a tym bardziej, że był pierwszym biskupem Rzymu, pierwszym papieżem Rzymu, który potem tą właśnie to apostolstwo przekazywał dalej i tak dalej, i tak dalej, aż do dnia dzisiejszego. Jest ta właśnie tak zwana ciągłość tych papieży, począwszy od pierwszego papieża Piotra, co jest oczywiście, no, niestety jedną wielką bzdurą, to mało powiedziane, po prostu jednym wielkim oszustwem. Zobaczmy teraz, co uda się nam na temat papiestwa tutaj porozmawiać może z Maćkiem. Zobaczymy, czy nam odbierze o tej porze. Czwarta po południu, może po obiedzie śpi, drzemkę sobie uciął. Dawno nie rozmawialiśmy ze sobą, no nic. Widać, że w niedzielę ludzie rzeczywiście odpoczywają. No to Romku. O, cześć Maćku, dawno nie rozmawialiśmy ze sobą. Kurczę, do ciebie pisałem parę razy już, ale bez odzewu. Słuchaj Maćku, tak na wstępie ci powiem, bo ja praktycznie chciałbym nagrać naszą rozmowę odnośnie na temat papiestwa, bo widząc, że Albercik znowu zrobił nagranie odnośnie papieża, a ty jesteś tam dużo poinformowany, to mówię, może tak tej chwilę tak troszeczkę porozmawiamy na temat tego papiestwa, coś nagramy. Raczej Romek, wiesz co, słuchaj, o papiestwie nie ma co z nimi dyskutować. Słyszałeś kiedyś w takim podejściu jak sekta? To jest typowo podejście sekciarskie, to jest beton. Nawet jakby ktoś przyszedł i nawet by Watykan powiedział, że to wszystko było nie tak, i tak to nie uwierzą. To jest zaciemnienie umysłowe, nie ma sensu o tym mówić, bo to jest o tyle groszcza, Romek. Do tego nie dojdziesz. To jest tak, jakbyś mówił komuś cały czas coś, a ktoś ci będzie podał pomidor. Usłyszy to, wyleci mu, zaraz mu tym wyleci. To nie ma sensu. Ja już to przerabiałem w tysiącach godzin, w milionach prawie godzin chyba z tymi rzymskimi katolikami, którzy są opętani i mają wieła na punkcie papiestwa akurat i prymatu rzymskiego. To nie ma sensu. Ja im podawałem nawet książki historyków, fragmenty kiedyś podawałem któremuś fragmenty tego, co mówi historyk kościoła, rzymski katolik. Osoba znana, uczony, udowadnia, że nie było od początku, ale go to nie obchodzi. Go interesuje nauka kościoła. A co powiedział jakiś ksiądz, nawet historyk kościoła, nawet specjalista, ich to nie obchodzi. Ich nie interesują fakty historyczne, ich nie interesuje prawda, ich interesuje to, co powie magisterium kościoła. Ich, to nie ma sensu, to jest, można tak z nimi popisać, można coś mi powiedzieć, ale żeby na nich się skupiać, nagrywać Romek, to jest bez sensu. To znaczy wiesz, no... My znamy historię, ja wiem jak jest, bo śledziłem długo też kanał Alberta, śledziłem długo komentarze,
które tam się pojawiały i tak dalej, także ja wiem, o co chodzi, no ale mówię takie może krótkie nagranie, wrzucę na temat, wiesz, tutaj na mój kanał, bo wiesz, nie każdy może wiedzieć, na przykład tą słynną, taki słynny ten, jak to się mówi, bo to po włosku to jest taki ten, cavallo, taki słynny konik, kurde, jak to u nas w Polsce się mówi, taki konik, którego wystawia Albert i katolicy, tak zwana sukcesja apostolska, prawda? Wiesz co, ja na ten temat będę pisał niedługo, zbieram na razie źródła. Będę chciał pisać o ten artykuł, to więc o tym artykuł to sobie przeczytasz, na razie zbieram źródła jeszcze. No. Problem polega na tym, że oni próbują wciskać to, co napisali ci ojcowie apostolscy i tak dalej, czyli ojcowie apostolscy byli ci świeżo po apostołach, czyli ci, co słyszeli, zgadali z apostołami, byli ich uczniami. Przepraszam na chwilę, Maćku, ci przerwę. Właśnie tu jest problem, bo tak samo jak ja na przykład pewnych rzeczy nie wiedziałem i dzięki na przykład rozmowy z tobą, dzięki rozmowie z Magdą S., którą też pozdrawiam serdecznie, ja na przykład z tych ojców kościoła za bardzo nie rozumiałem, o co biegało. Dopiero wy żeście mi wytłumaczyli, że, tak, że ojcowie kościoła, to nie wszyscy się ze sobą tak zgadzali co do tych swoich doktryn i nauczeń i tak dalej, prawda? To jest to, czego, bo oni się na przykład, czy Albert czy tam katolicy się często powołują na ojców kościoła, ale mało kto wie, że ci ojcowie kościoła ze sobą też byli w niezgodzie, prawda? Między sobą się kłócili i już nie mówiąc o tym, że co niektórych od heretyków wyzywali. No. No to czy mam powiedzieć, oni ojców kościoła sobie wybierają wypowiedzi, które im pasują. O, to chciałem właśnie powiedzieć, że oni sobie wybierają niektóre wypowiedzi, a bo na przykład Polikarp coś tam powiedział, Polikarp był pierwszym uczniem Jana, a ja właśnie ostatnio zrobiłem nagranie, nie wiem czy widziałeś to na temat właśnie pierwszych ojców kościoła, właśnie, że Polikarp jak pojechał do tego wtedy biskupa Rzymu, jak on się nazywał tam jakiś Anana, coś tam, wiesz o co mi chodzi, nie? W sprawie właśnie święta obchodzenia Wielkanocy, nie? No to co ten biskup Rzymu zrobił? Zasadził mu kopa w dupę i powiedział, ja tutaj muszę przestrzegać tradycji rzymskich, a nie waszych. Bo to było, oni się spierali odnośnie soboty i niedzieli, prawda? Kiedy obchodzić tą paschę dokładnie. A więc tak, tutaj ten. Rozłączyło nas, bo prawdopodobnie albo wsiadł do windy Maciek, albo... No i tak, mi tutaj podaje, że niby sygnał jest, ale... No akurat wchodził Maciek do bloku, widziałem, wchodził do bloku, prawdopodobnie wracał do swojego domu. No i rozłączyło. Rozłączyło, spróbuję jeszcze raz zobaczyć, czy może teraz złapię.
Ma ten zasięg internetowy, czy nie? No nic, może później zadzwoni sam. Szkoda, bo no, Maciek dużo więcej mógłby powiedzieć w tej kwestii odnoszącej się właśnie sukcesji apostolskiej. Dużo więcej wie ode mnie odnośnie właśnie pism tak zwanych pierwszych ojców Kościoła, gdzie po prostu no tam właśnie w komentarzach na kanale Alberta dużo też właśnie podawał przykładów i tak dalej, tych niezgodności, których właśnie Albert naucza, które w ogóle nie pokrywają się z niektórymi właśnie naukami ojców Kościoła. No ale najwidoczniej, no nie wiem, mi tutaj pokazuje w sumie, że zasięg internetowy jest, ale no, jakby nie było, mi pokazuje tutaj, Maciek jest w Polsce. No nic, jak będzie chciał, to dzwoni sam. W takim razie krótkie nagranie, 11 minut, 12 minut. Najwidoczniej, no okej, następnym razem zrobię to nagranie, bo nie zostawię tego tematu tak bez echa. Zrobię kiedyś nagranie z Maćkiem odnośnie właśnie tej sukcesji apostolskiej, na którą tak się powołuje Albert i katolicy, prawda, tam asy kanału Alberta, którzy się powołują na tą sukcesję apostolską, czy rzeczywiście ona w ogóle kiedyśkolwiek miała miejsce. Dobrze, dziękuję w tym nagraniu.